Love. Z miłości do technologii. Witajcie, drodzy słuchacze. Kolejny odcinek Tech Love. Piątek. Myśleliście, że już nie będzie, a tu jest. Cześć Dagmar, znaczy sorry, dzisiaj nie Dagmara, dzisiaj ze mną jest Wiktoria Wójcik. Cześć Wiktoria. Cześć, witam wszystkich. Przedstaw się trochę, bo jeżeli by poszukać Ciebie w internecie, to wpadniemy na Twojego Twittera albo Instagrama i zobaczymy tam opis pani inżynier i żona Elona Muska, co jest chyba tylko w połowie prawdą. Tak, jestem świeżo upieczonym inżynierem, dokładnie panią inżynier i mam nadzieję, że przyszłą żoną Elona Muska. Na ten moment jeszcze ten plan się nie ziścił, ale mam nadzieję, że moje codzienne zaczepki na Twitterze dotyczące Elona gdzieś tam kiedyś się sprawdzą i uda mi się chociaż z nim przybić piąteczkę i powiedzieć, że robi zarąbistą robotę w tym świecie. No i co? Na co dzień w sumie jeżdżę samochodem elektrycznym. Jak się domyślacie, skoro mówię o Elonie Musku, to mam możliwość użytkowania Tesli. I pracuję w Boschu, słynnym niemieckiej firmie z suszarkami. A to widzisz, to ja to nawet chyba nie wiedziałam, że ty pracujesz w Boschu. Tak, tak. Na co dzień na pełen etat, można powiedzieć, jestem korposzczurkiem. Ale zajmujesz się tam inżynieryjnymi robotami jakimiś, czy Optymalizacją produkcji. O, proszę, czyli w zawodzie niejako. Tak, tak, dokładnie. To można powiedzieć, że po inżynierce gdzieś tam sprawdzam, czy to jest rzeczywiście dla mnie. Ja podlinkuję później do profili społecznościowych Wiktorii na Twitterze i na Instagramie do tego w tym odcinku. Wiktoria, ja przez jakiś czas temu, w sumie jak poznałem Ciebie przez sieć, a potem na żywo, to Ty byłaś chyba związana z łódzką uczelnią, która zajmowała się tworzeniem elektrycznego samochodu. Dokładnie tak. Ja byłam członkiem Łódź Solar Team. Tak naprawdę jesteśmy wicemistrzami Europy w iLumin Solar Challenge. Jest to taki wyścig samochodów elektrycznych napędzanych energią słoneczną. My startowaliśmy w klasie Cruiser, mamy tam dwie klasy i my jesteśmy samochodem, w sumie bolidem pięcioosobowym, który ma baterię. Proszę, to takim już normalnie. Tak, tak. Dokładnie, my tam w piątkę jechaliśmy, musieliśmy być dociążeni 5 osobami. Jeszcze dodatkowo wiadomo, że tam braliśmy najlżejsze osoby, żeby jednak to zużycie było jak najmniejsze, ale w regulaminie było, że musieliśmy przekroczyć jakąś tam liczbę kilogramów, więc tak naprawdę jechaliśmy jeszcze z odważnikami dodatkowo. I przez 24 godziny jeździliśmy w Belgii na torze, na Zolderze, nie wiem, może ktoś kojarzy. Ja na pewno. No, i zrobiliśmy prawie na jednym ładowaniu, tam jest bateria, no lekko ponad 40 kWh, takie pierwsze bateryjki Tesli, i zrobiliśmy prawie 1000 okrążeń. Ile to kilometrów? O kurde, powiem Ci, że nie wiem teraz, ale kurczę, nie wiem, na pewno gdzieś jest w naszych statystykach, jakbym zaraz to wygooglała. Spoko. To na spokojnie. I to było 24 godziny, tak? Tak, dokładnie, 24 godziny. Okej, no to kto zajął pierwsze miejsce? No niestety Włochy. To była jakaś passa Włoch, bo to było tak, że oni wtedy w ogóle wygrywali wszystko, co możliwe. A jedno okrążenie Zoldera to 4 kilometry. Okej, ale to 1000 okrążeń prawie zrobiliście? Tak. 4000 kilometrów w ciągu 24 godzin? Niemożliwe. No naprawdę, poczekaj, bo żebym ja się nie skłamała teraz, czy my nie zrobiliśmy przypadkiem 1000 kilometrów. To już było ponad rok temu, więc musicie mi wybaczyć, tak, jeżeli coś kłamie, więc możliwe, że zrobiliśmy ponad 1000 kilometrów jakoś tak, że doszliśmy do tej puli. Na pewno ładowaliśmy się tylko z paneli w trakcie wyścigu, a przyjechaliśmy na pełnej ładowarce. No tak, no, na pełnym akumulatorze. To 1000 kilometrów, tysiąc, tak, przepraszam. Zrobię Wam, oczywiście też podlinkuję link do tego Team Wood Solar Team, żebyście tak zobaczyli, jak ten samochód wyglądał. To by rozumiesz ten model Illich 2, tak? Czyli ten dwójka. Tak, tak. To jest dwójka, mamy jeszcze jedynkę, ale no,
to było już, to był taki pierwszy nasz jakby bolid, jeszcze nie brałam w nim udziału, taki, że tak powiem, prototypowy i on startował też w wyścigu oczywiście, bo byliśmy też w Australii naszym kołem. Proszę, gdzie w sumie zajęliśmy pierwsze miejsce i dostaliśmy, uwaga, nagrodę od inżynierów Ilona Muska z Tesli. No co ty mówisz? Naprawdę. Także tutaj dostaliśmy jeszcze taką dodatkową nagrodę za wykonanie naszego samochodu. No, to były fajne czasy. Już niestety nie jestem studentką i od jakiegoś czasu nie jestem w kole, ale bardzo, bardzo dobrze wspominam te 2 lata. Tam pracy. Ja dodam do tych statystyk, żeby tak nie uszczegółowić, tylko doprecyzować, to zrobiliście 235 okrążeń, czyli 945 kilometrów. Tak, dokładnie. To coś mi się kojarzyło, że z 1000, ale to niemożliwe, że 1000 okrążeń. Masz rację. Ale to i tak bardzo duże osiągnięcie, bo faktycznie no to tyle bez ładowania, bo wszystko na doładowanie tylko solarne, no to naprawdę dokładnie. Bardzo fajne. Rozumiem, że nie możesz być związana z tym projektem, jako że nie jesteś studentką. Nie mogę, ale wybieram się na wyścig, ponieważ za 48-47 dni znów odbywa się wyścig w Belgii i mam zamiar po prostu pojechać tam jako gość sobie na jeden dzień, tym bardziej, że teraz są super promki. Polecam wszystkim na loty, także prawdopodobnie się wybiorę i po prostu... Ale tam jakieś te promki to promkami, ale jakieś duże problemy na lotniskach wszędzie. Właśnie widziałam, jest po prostu masakra, jestem troszeczkę podłamana, bo ja zaraz tutaj do Włoch lecę i boję się też, że tutaj coś się wysypie. Tak, jakby wyloty z Warszawy są w miarę bezpieczne. Problem jest z tymi lotami przesiadkowymi, jak lecisz przez jakieś, wiesz, duże huby. Okej. Okay. Tak, bo to problem jest z tymi dużymi hubami, bo te duże huby po prostu nie mają przepustowości. Okay. Takie loty w miarę... Ja ostatnio wracałem przez Paryż do Polski, to akurat nie było żadnego problemu i wszystko było idealnie. Znajomi wracali później, chwilę później przez Zurich to też, więc podobno należy unikać tych bardzo dużych hubów. Mm-hmm. Okay. A poza tym jest w miarę okej. Okay. No dobra, no to mega fajne osiągnięcie. Bardzo chciałem przypomnieć właśnie to wicemistrzostwo Europy w klasie Cruiser i tak. Women. Jaki masz, bo rozumiem, że teraz pracujesz w Boschu, ale pewnie nie jest to twoja docelowe miejsce, w którym chciała pracować. Jak myślisz o rozwoju swojej kariery? Chcesz się związać z samochodami elektrycznymi w jakiś sposób? Tak, ogólnie jakby samochody elektryczne są, można powiedzieć, że moją codziennością i nieodłącznym elementem. Wydaje mi się, a raczej mam taką nadzieję, że tutaj moja przyszłość usytuuje się właśnie w tej branży samochodów elektrycznych i elektromobilności. Chociaż kobieta to rzadkość i troszeczkę czasami mam wrażenie, że jest takie negatywne spostrzeżenie, jeżeli chodzi o kobietę w branży motoryzacyjnej, typu od razu są jakieś uprzedzenia, co też rozmawiając ostatnio z Dagmarą, też się przekonałam, że z jej strony też są takie rzeczy, ale właśnie po to jesteśmy w tej branży, żeby tym stereotypom troszeczkę zapobiegać. W Tesli jest kilka kobiet na takich kluczowych stanowiskach. Więc... Tak, w Tesli, nie tylko w Tesli w sumie, bo w SpaceX też. No tak, SpaceX ta główna pani menadżer, która w sumie występuje w tym najnowszym serialu na Netflixie, który serdecznie również polecam, jest zarówno film, jak i serial, też tutaj odgrywa bardzo kluczową i ważną rolę. Zresztą w życiu Ilona Muska na pewno kobiety też. Odgrywają, tak. Ostatnio było dużo, Elon miał dużo przygód z kobietami, słynny, mówiliśmy o tym w podcaście, nie wiem, bo może też się wypowiesz ty, bo padła taka wiadomość, że Elon Musk miał romans z żoną Sergeja Brina. Tak. I przez to Sergej, który był przyjacielem Elona, wycofał bardzo dużo swoich inwestycji w firmy Elona i dlatego niektóre firmy Elona mają, znaczy niektóre firmy, którymi zarządza, mają problemy przez wycofanie tego wsparcia finansowego i tego wkładu finansowego, które Sergej Brin tam dawał. No, on zainwestował w Tesle jakieś 500 tysięcy dolarów i jeszcze namawiał jakby wszystkich swoich znajomych w otoczeniu, żeby też zrezygnowali z akcji Tesli i żeby przestali w nią inwestować. O, no, ale... aż tak. No, także tutaj poszło nieźle. Oni co prawda już chyba są po rozwodzie, z tego co wiem. Chyba tak. Chyba na początku roku mieli rozwód.
Tak, także tutaj już skończyło się to, ich wspólne życie. Ale nie wiem, czy Elon nie był wtedy z Grimes. Coś mi się tutaj nie podoba. No tak, on tam dużo faktycznie. Chyba ostatnio jakoś podliczaliśmy, ile Elon ma dzieci. Chyba 9. W ogóle teraz wyszło też ujawnienie, właśnie, znaczy powiedział to już zasadniczo, że ze swoją menadżerką nawet ma bliźniaczki, także... Tak, więc dlatego dołożyliśmy do tej siódemki kolejną dwójkę i jest 9. I jeszcze córeczkę teraz, czyli w sumie to 8. No to Boże, to no faktycznie, to no chyba ciekawy, czy on wie sam, ile ma dzieci. Czy potrafi tego doliczyć. Wiem, że jesteś bardzo zafascynowana Teslą. Wiem, że nawet siedzisz w niej teraz nagrywając. Tak, tak. Za co lubisz te samochody? Powiem ci, że to są samochody, które są w stanie cię zaskoczyć tak naprawdę każdego dnia, przy każdej aktualizacji. Tutaj nie da się nudzić. Tutaj chodzi o taką technologię, a technologia z dnia na dzień cię zaskakuje, bo tutaj naprawdę to, co się dzieje w aspektach technologicznych na przestrzeni lat, to jak szybko się to rozwija, to jest niesamowite. To, że samochody będą w stanie się ze sobą, tak mi się wydaje, komunikować. To, już że się jesteśmy komunikują. Tak, no tak, ale że jakby w 100%, wiesz, wszystkie samochody na drodze, człowiek z człowiekiem się nie komunikuje, stąd powstaje wypadek, bo człowiek nie wie, że ten ma w głowie, że chce skręcić w lewo, a nie da kierunkowskazu. Samochody mam wrażenie, że troszeczkę tą wypadkowość na drogach zlikwidują i zmniejszą. To jest też niesamowite, że to bezpieczeństwo, które zapewnia w ogóle Tesla, to jest ekstra. W 2021 roku tak naprawdę w teście bezpieczeństwa uzyskała maksymalne, najwyższe wyniki wśród wszystkich samochodów. To już się w ogóle trochę dzieje. Rozmawiałem jakiś czas temu ze znajomymi z innych marek motoryzacyjnych i oni nie publikują takich danych oficjalnie, ale mówią, że odkąd obowiązkowe są tak naprawdę te radary, które likwidują możliwość najechania kogoś, kto jedzie z przodu, to naprawy blacharskie w salonach spadły o 50% im. Że to już się dzieje, że te samochody naprawdę w tej chwili są zdecydowanie bezpieczniejsze i ja sam jestem przykładem człowieka, który siedzi tu, gdzie siedzi, tylko dlatego, że uchronił mnie samochód, który akurat to było Volvo, które po prostu zahamowało samo. Ja nie zrobiłem nic, żeby zatrzymać się na drodze szybkiego ruchu i nie uderzyć w ciężarówkę, która nagle wyjechała z placu budowy, a ja byłem odwrócony do syna, który siedział z tyłu w fotelu i ja nie wykonałem żadnej czynności. Samochód zrobił na mnie wszystko. Gdyby ten samochód nie miał tych systemów, no nie siedziałbym tutaj, bym przywalił 120 w ciężarówkę w bok, więc... O kurczę. Znaczy ja też tutaj miałam sytuację nawet dwukrotnie, że Tesla, można powiedzieć, uratowała mi życie, bo pan po prostu za kierownicą naprzeciwka mnie zasnął i zatrzymał się na słupie, a Tesla zatrzymała mi się idealnie w odpowiedniej odległości, tak że nic się nikomu nie stało przede wszystkim. Także no przede wszystkim, jeżeli chodzi o aspekt bezpieczeństwa, to tutaj naprawdę szapoba. No z jednej strony tak, a z drugiej strony, żeby nie było tak cudownie, no to mój bardzo dobry kolega, jadąc Teslą modelem 3 z kupionym pełnym FSD, oszukując trochę go, bo miał założone urządzenie na kierownicy, które powoduje, że Tesla myśli cały czas, że ktoś trzyma kierownicę, a wcale nie trzyma. No i Tesla wjechała mu w roboty drogowe na drodze. No, tylko to jest ciekawe w sumie, bo powiem ci, że ja ostatnio wykonywałam taki test, troszeczkę śmiało, nieśmiało, że były żółte i białe pasy, czyli te żółte wiadomo, że tam świeżo namalowane, bo roboty drogowe. Te ważniejsze. Tak, tak. I Tesla trzymała się tych żółtych, o dziwo, więc ten test tutaj wykonała bardzo dobrze, ale też jak się chroni Tesla przed takimi rzeczami, że to jest asystent, a nie jakby, wiesz, no, on wykonuje za ciebie całkowitą pracę. Więc jeszcze, tym bardziej, że nie wiem, czy słyszałeś, kto się zwolnił w sumie z Tesli ostatnimi czasy. Człowiek, który cały ten FSD od początku do końca w sumie tworzył. Zgadza się. Także... No, wiesz... W przypadku tego mojego kolegi to było tak, że to nawet nie były linie, tylko po prostu na pasie awaryjnym, ale tak trochę wystając na drogę też, stał taki samochód pomocy drogowej, tam, takich robót drogowych i miał ustawioną tam swoją barierkę czerwoną i w ogóle. No i po prostu Tesla przewaliła w to bokiem, jakby nie zauważyła w ogóle, że ten samochód tam był. Po prostu jakby go nie było.
Ale coś mu się stało? Czy tam nie, samochód, okay. Tam samochód bok rozwalony, ale już naprawiony chyba, już chyba jeździ, powiedziałem ostatnio, no że już jeździ, chociaż na części czekał długo i jemu się na szczęście nie stało nic, ale bo ona nie uderzyła centralnie, tylko jakby przejechała bokiem, on tam się nie zmieściła parę centymetrów, więc... Więc myślę, że tutaj mamy jeszcze trochę do zrobienia i przecież pamiętasz, że Elon Musk obiecywał, że pod koniec tamtego roku mieliśmy mieć już robotaksi, czyli wiesz automatyczne co? Taksówki. Tak. Trochę jeszcze wiesz, daleko do tego. Wszystko, co mówi Elon Musk, trzeba brać mocno pod lupę i wszystko, na wszystko trzeba z dużym wyprzedzeniem czekać niż na datę, którą on zapowiada. To jest troszeczkę taka różnica. Ostatnio czytałam świetną książkę, gdzie była porównywana Toyota do Tesli. Toyota mało mówi, dużo robi, dużo daje. Tesla dużo mówi, czasami trochę mniej ci da, ale finalnie efekt i tak masz wow, a w Toyocie masz tak... No nie wiem, w Toyocie właśnie ostatnio mój taki bardzo dobry kolega jest, właśnie odszedł, przeszedł z Forda do Toyoty i będzie zajmował się tam właśnie rozwijaniem elektromobilności w Toyocie, więc może coś się tam ruszy też w Toyocie. No, ja widziałem, słyszałem takie określenie, że coś będzie za 2 tygodnie w... Bo tak fajnie napisane, że coś będzie za 2 tygodnie, ale w systemie czasu Elona. Tak. Czyli za 2 lata. Za 2 lata, dokładnie tak. No, zgadza się. Ale wiesz co, wracając do tych robotaksi, widziałam ostatnio świetnie na Discovery, świetny taki odcinek właśnie, gdzie testowali takie taksówki, gdzie wsiadasz sobie po prostu, taksówka sama jedzie i tak dalej. No i rzeczywiście była taka jedna awaryjność, przetestowali ją 20 razy, była taka jedna awaryjność, że ona stanęła na środku pasa, takiej trzy pasmówki, stanęła, zatrzymała się i nic, nie pojedzie dalej. Wiesz, nie możesz wsiąść za kierownicę, nie możesz jakby jej powiedzieć, że ona ma teraz jechać. Kierowcą jest samochód i nie możesz nic zrobić. Także no my tutaj mamy jeszcze troszeczkę roboty do wykonania, jeżeli chodzi o te robotaksi. Myślę, że i tak Tesla będzie tutaj pionierem, ale trochę czasu trzeba jeszcze poczekać. No i właśnie zastanawiałem się jakiś czas temu, czy ja w ogóle to czekam kiedyś samochodów autonomicznych i myślę, że w pełni jeżdżących samochodów autonomicznych, takich powszechnych, no to nie doczekamy się jeszcze bardzo długo, bo oprócz technologii, to jest jedna rzecz, to po prostu technologia, która nam pozwoli takie samochody mieć, a druga to ustawodawstwo. Jeżeli wiesz, takie proste rzeczy, wiesz, bo niestety niektórych rzeczy się nie da oszukać, na przykład fizyki się nie da oszukać i nie zawsze da się zatrzymać 2 tony samochodu na 1 metrze, więc jeżeli będzie sytuacja, że samochód autonomiczny będzie wiedział, że już dojdzie do wypadku, bo będzie to wiedział, bo wie, że się nie zatrzyma wcześniej, a na ulicę wyszło dwie osoby i jedną z tych osób to jest mama z wózkiem, a drugą to jest starszy człowiek i Tesla będzie musiała w kogoś uderzyć. Bo w kogoś będzie, Tesla czy każdy inny samochód autonomiczny, wiesz, będzie musiał w kogoś uderzyć. Co więcej, będzie miał, człowiek najczęściej w takich sytuacjach działa bardzo instynktownie i nie ma czasu na pomysł, czy uderzę w małe dziecko z mamą, czy uderzę w tą starszą osobę. No nie ma czasu na pomyślenie o tym, bo działa bardzo instynktownie. Samochód autonomiczny tego czasu będzie miał od groma. Bo potrafi myśleć dużo szybciej niż my i będzie miał czas na dokonanie wyboru, w kogo uderzyć. W kogoś musi, ale może wybrać. I teraz pytanie, co ma zrobić? Nie wiem, wylosować? Jakaś funkcja random tam się zadzieje i samochód wylosuje, kogo zabije? Oddajemy tak naprawdę trochę władzę i nad życiem automatyce i jakimś programom komputerowym, algorytmom i myślę, że to będzie bardzo ciężkie do powszechnej akceptacji. Wiesz co, nie wiem czy czytałeś, bo to jest właśnie przykład, chyba czytałeś z książki 21 lekcji na XXI wiek. Oczywiście. Tak, i to jest właśnie ten przykład o Tesla egoista, Tesla altruista. I teraz wyobraź sobie, że kupujesz Teslę i masz do wyboru Tesla egoista, Tesla altruista, czyli powiedzmy właśnie ten przykład z albo zabiję, w cudzysłowie przejadę gdzieś tam kogoś, kto wyszedł mi na ulicę, albo sam siebie, bo wjadę pod tir, bo mam tylko te 2 opcje. I wyobraź sobie, że wybierając
samochód, wybierasz sobie, albo ty załóżmy śpisz z tyłu, wybierasz sobie którąś z tych opcji. No to jest... No właśnie, więc... Przerażające. Jest też taki filmik w internecie, jak policja zatrzymuje autonomiczny samochód tworzony przez Google i ten samochód im ucieka. Typu policja ich zatrzymuje jakby przed światłami, a ten samochód autonomiczny objeżdża tego policjanta, przejeżdża przez skrzyżowanie, zatrzymuje się dopiero za skrzyżowaniem. No i tego mina tego policjanta jest bezcenna, który później podchodzi, w ogóle patrzy, że tam nikogo nie ma w tym samochodzie. Nie widziałam tego jeszcze, ale muszę aż sobie zobaczyć. Tak, spróbuję znaleźć tego linka i jak się uda, to podlinkować też do odcinka. No, myślę, że przy tymi samochodami to autonomicznymi dużo przed nami, ale bardzo dużo zostało zrobione i te systemy współczesne, systemy wspomagające kierowców, to wszystko, co już mamy w tej chwili, no to jest taki ogromny krok naprzód, że tego się nie da po prostu przecenić. No nie wiem, chociażby to właśnie, że ta komunikacja car to car, że samochody ze sobą rozmawiają i to, wiecie, to już się, to na pewno mówiliśmy to już w podcaście wcześniej, ale to trzeba to mówić często. Współczesne samochody nowoczesne już ze sobą rozmawiają. Jeżeli współczesny samochód wpadnie w poślizg, to wyślę do innych samochodów informację, że w tym miejscu wpadł w poślizg i żeby inne samochody w tym miejscu ewentualnie przygotowały swoje systemy bezpieczeństwa, jeśli takie mają, na to, że tam jest bardziej śliska nawierzchnia. I to nie jest science fiction, to jest po prostu coś, co się dzieje. Nie wiem, czy widziałeś też najnowszą aktualizację w Tesli, Model 3. Niestety nie, bo mojej jeszcze nie ma. A, okej, okay, dobra. Wiesz co, to jest taka kamerka w kabinie, która jest aktywowana i która tutaj nad tym takim lusterkiem wstecznym się znajduje. I chodzi tutaj o to, że dzięki tej kamerce można udostępniać dane analityczne z Twojego pojazdu i na przykład jeżeli coś Ci się stanie, jakieś krytyczne zdarzenie, kolizja i tak dalej, to ta kabina będzie przeprowadzać diagnostykę wewnętrzną, która znajduje się, co znajduje się w kabinie, co dzieje się w kabinie i będzie pomagała jakby w dalszym rozwoju sytuacji, wiesz, zadzwoni po pomoc i tak dalej. No to jest w ogóle niesamowite. No tak, to jest w ogóle ten system e-call. On faktycznie, nawet w każdym innym samochodzie, okej, nie we wszystkich są kamerki w środku, w niektórych są, w niej nie we wszystkich są, on podaje na przykład właśnie jak samochód uległ wypadkowi, to automatycznie ten e-call się uruchamia, dzwoni po służby i na przykład podaje informację, na ilu siedzeniach ktoś siedział, bo ma informacje z czujników o tym, że siedziało 4 osoby w samochodzie i dzięki temu służby, które dostają tę informację, mogą wiedzieć na przykład o tym, że należy wysłać tam 3 karetki albo 2 karetki na to miejsce, bo wiedzą dokładnie, ile osób uczestniczyło w tym wypadku. I właśnie to jest przewaga samochodów, nowoczesnych samochodów, co nie? Elektrycznych. Znaczy, nawet no każdych samochodów. Nawet tak, spalinowych, tak. Dokładnie tak. Już teraz też spalinowych. Aczkolwiek oczywiście samochody elektryczne, no tutaj są naszym punktem zainteresowania. Rozmawiałem właśnie ostatnio z tym kolegą, który tam do tej Toyoty poszedł i faktycznie on mówi, że on już w ogóle teraz jeździ trochę spalinowymi samochodami, odkąd odszedł z Forda i oddał swojego Mustanga testowego, firmowego i czeka cały czas na samochód Toyota elektryczny, który dostanie i mówi, że w ogóle to jest, on nie potrafi jeździć już samochodami spalinowymi, że to jest tak dla niego niewygodne i w ogóle nie widzi sensu istnienia takich samochodów. Ale teraz właśnie widziałam, że Toyota jakieś 3 premiery elektryków wpuściła w Polsce, bo ja poza RAV4-ką to nie bardzo coś tam... No bo Toyota trochę była opóźniona z tymi samochodami elektrycznymi. No teraz faktycznie troszeczkę się biorą. Powstał taki samochód, który będzie w pełni elektryczna, pierwsza Toyota, taka nowoczesna, bo faktycznie RAV4 to była Toyota, która była robiona, ciekawostka, wspólnie z Teslą. I tam Tesla dostarczała układ napędowy, baterię. Ale teraz taka nowoczesna Toyota elektryczna, czyli Toyota BZ4X, piękna nazwa. Widziałam, tak. Tak, nie wiem, kto to mógł wymyśleć taką nazwę. Jak można nazwać samochód BZ4X? To jest tak bezosobowe i w ogóle, że to masakra. Ale co ciekawe, to ona w Gdańsku jest dostępna, bo ona 3 dni temu miała swoją premierę w Gdańsku. Tak, to nawet nie wiedziałam. Ona ogólnie, bo teraz są takie dni elektromobilności, Toyoty, coś takiego. Problem z tymi Toyotami jest taki, że one chyba większość będzie musiała wrócić do serwisu, bo mają problem z odpadającymi kołami i potem no problem, który jest nienaprawialny w ogóle. Że to kurczę. Więc że samochód po prostu musi być, nie wiem, zezłomowany i wypuszczony nowy, więc to taki troszeczkę problemów mają.
No, ale kierownicę to ładnie tutaj ściągnęli sobie z nowej S-ki też. Tak, no, bo ona może występować w wersji z volantem. Nie musi, okay. Ale może występować w wersji z volantem, więc no, ta technologia sterowania jest zupełnie inna, bo w Tesli jest... W Toyocie chyba, z tego co wiem, jest ten system drive-by-wire, więc kierownica nie ma fizycznie żadnego połączenia z układem kierowniczym. Więc podobno ten wolant się lepiej spisuje niż w Tesli akurat. O. Ale to trzeba będzie pojeździć. Ja siedziałem, trzeba przetestować. Tak, nie jeździłem, ale siedziałem w tej Tesli z wolantem. I powiem ci, że wrażenie jest dziwne. I myślę, że może to być problematyczne, typu w codziennym użytkowaniu na pewno nie będzie i będzie spoczko, ale w jakimś krytycznym, jeżeli jesteś kierowcą, który jeździ 30 lat za kierownicą samochodu i ma już wyuczonych bardzo dużo nawyków, to boję się, że w krytycznej sytuacji no, może być tak, że będzie ciężko, nie wiem, wpadasz w poślizg, musisz bardzo szybko reagować i bardzo szybko skręcić kierownicą i może być tak, że nie wiem, spróbujesz przełożyć ręce i złapać kierownicę w tym miejscu, gdzie jej nie ma. No tak, no właśnie, to jest to ten taki odruch mechaniczny, tak, który masz już zapisany w głowie, prawda? Dokładnie tak, więc nie wiem, jak to będzie. Ale tak, ale Toyota się troszeczkę też rusza, bo oni faktycznie troszeczkę zaspali z tym, no bo byli taką liderem tej... Hybryd, dokładnie, takie zelektryfikowanych napędów. No a teraz faktycznie wchodzą w elektryki. No nie mają trochę wyjścia, więc bo wszyscy w to wchodzą i tyle. Tak. Właśnie patrzę na to Toyota z tym volantem, no faktycznie śmiesznie to wygląda. Ja nie wiem, ja nie przepadam za wnętrzem Toyoty, bo tam się za dużo dzieje. Zdecydowanie wolę wnętrze Tesli, gdzie dzieje się mniej po prostu. Chociaż ta nowa, ten BZ4X, no... I tak jest minimalistyczna, prawda? Tak, jest minimalistyczna, dokładnie. Ma CarPlaya, tych przełączników jest zdecydowanie mniej. Mi na przykład w modelu 3 nie jeździłem tam z kilka tysięcy, zrobiłem na pewno nie tyle, co ty. Czy na swoją, mówię, ciągle czekam, bo mam przekładaną ją od listopada. Może w końcu w sierpniu będzie. Mi przeszkadza brak zegarów przed kierowcą. Właśnie, wiesz co, dzisiaj nawet, bo miałam tam parę przejażdżek i za każdym razem dużo osób zwraca na to uwagę, że fajnie jakby to były te, tak jak masz w Audi czy w BMW, te head-upy. Head-up display, tak. Albo tak. Przynajmniej taki, albo przynajmniej mały wyświetlacz, taki jak jest w Skodzie Enyaq, albo w Volkswagenie ID4. Mm-hmm. Tak, taki, tak, tak. Taki, żeby, wiesz, żeby... EV6, tak, no. Dokładnie tak, żeby był, wiesz, podstawowe informacje, prędkość... Nie wiem, informacja z nawigacji, czy strzałka, czy jechać prosto, czy skręcić w lewo, w prawo, takie bardzo proste. A tutaj faktycznie, no, mówię, to też nie to, że małe, jeździłem i Grekiem, i trójką, i jakieś tam dłuższe trasy mi nim robiłem i za każdym razem pamiętam to, że jest ten efekt odkręcania głowy w prawo i patrzenia na ekran. Wiesz co, powiem ci, że ja na przykład z perspektywy już jazdy w ogóle nie zwracam, znaczy nie wiem, czy to jest tak ergonomicznie przystosowane do twojego wzroku, że za każdym razem łapie mi to, tą prędkość po tej prawej stronie w rogu, że też nawet jak rozmawiam z osobami, które gdzieś tam na początku troszeczkę sceptycznie do tego podchodzą, że rzeczywiście nie ma tych zegarów, nie ma wyświetlanych tych kilometrów przed tobą, to później rzeczywiście mówią, że no da się przyzwyczaić, ale rzeczywiście ta głowa w prawo delikatnie jest skręcona. Ale to tak. Rzeczywiście chyba kwestia już przyzwyczajenia. Pewnie tak, no ale on tutaj poszedł maksymalnie. Myślę, że wiecie, ten wyświetlacz to nieważne, że on kosztował pewnie z zamontowaniem $100 albo 50, mm-hmm. Ale to jest 50 razy ileś tysięcy samochodów wyprodukowanych i te wszystkie pieniążki wpadają na konto Elona. Więc no. Ostatnio on jest mistrzem takiej optymalizacji. Pamiętasz, ostatnio była taka akcja, że zlikwidowano regulację odcinka lędźwiowego na miejscu tak. Pasażera. Dzisiaj tak. O tym rozmawiałam. Ja nie wiem, czy ty mi czytasz w myślach, ale... ale to podobno było poparte w ogóle badaniami, bo to nie było tak zlikwidowane, że po prostu zlikwidowali to, tylko sprawdzono w logach komputerów wszystkich Tesli, jak często ludzie tego używają i okazuje się, że te przyciski, to sterowanie, że to prawie nie było używane. Typu, że nikt tego nie używał.
Ale to jest tak, że jak raz sobie ustawisz, to przecież nie potrzebujesz tego zmieniać 40 razy, a zazwyczaj no ty jesteś jednak, masz zazwyczaj tego samego pasażera. Też mało osób wie, że jest ta możliwość ustawienia odcinka lędźwiowego. I chyba dokładnie o to chodzi, że, no. Że po prostu, że tego po prostu nikt tego nie używa, bo nie wie, że to ma i na miejscu pasażera no, siada, to siada, jedzie i no wiesz, to są oszczędności wszystkie. Jakiś czas temu Tesla zrezygnowała też z lidarów w swoich samochodach i opiera wszystko na kamerach, więc... I z kabla dodatkowego, którego dołączała taki, wiesz, 230 z gniazdka domowego. Tak, to jest domowego. Dokładnie tak. Czyli takiej pokładowej, nie ładowarki, tej powszechnie zwanej cegły FC. Czyli dokładnie. Takie urządzenie, które podłączam do gniazdka. Tak, no to jest, tu mi się przypomina jeden w jeden działanie Apple, które, wiesz, przestało dokładać słuchawki do iPhone'ów. Przestało dokładać ładowarki, kabelki cały czas ładowarki. Są. Tak, nie ma tych kosteczek. Kostek, dokładnie tak, więc dokładnie jeden w jeden działanie takie samo, więc no, ograniczanie kosztów, wiecie, z małych, małe koszty pomnożone razy duża produkcja robi duży zysk, więc oj, tak to wygląda. Bardzo. Tylko trzeba szczerze przyznać, że ile tych kostek mamy w domu, no prawda? Jednak trochę się tego wala. Ja mam tonę. Ja tak samo. Ja mam tonę, naprawdę. I to w ogóle byłem zawsze za tym, bo mi to w ogóle nie przeszkadza. Akurat w Tesli to nie gra roli. W przypadku iPhone'ów to ogromną, jakby samo to, że tej kostki tam nie ma, to w ogóle jest jedna rzecz, ale nie wiem, czy zauważyłaś, na pewno zauważyłaś, a słuchacze pewnie też, opakowania po iPhone'ach, one są dwa, od iPhone'a nam 13, ono zajmuje prawie 3 razy mniej miejsca niż od iPhone'a pierwszego. Takie płaściuteńkie są. Tak, czyli na jednej palecie zmieści się 3 razy więcej produktu, więc koszty związane z oszczędnością na transporcie są też ogromne. Tak, i to jest plus. Moim zdaniem to jest dobry kierunek. My troszeczkę mam wrażenie, że podchodzimy do tego sceptycznie, dlatego że my chcemy wszystko. Chcemy wszystkiego mieć jak najwięcej i zapominamy trochę, że ten konsumpcjonizm to jest zła droga w tych czasach. Zgadza się. Mam tutaj pytanie, bo jeździsz z wieloma ludźmi, bo to co mówisz, że robisz, organizujesz takie przejażdżki Teslą, gdzie można sobie kupić i przejechać się Teslą, jeżeli ktoś chciałby spróbować tym samochodem pojeździć przed zakupem, przekonać się, czy to samochód dla niego. Czy są ludzie, którzy mówią, to nie jest dla mnie, nie podoba mi się, jednak, no tak jak myślałem, nie podoba mi się, przekonałem się teraz, że mi się nie podoba, czy raczej są to tylko hura optymistyczne takie, wiesz, opinie? Jest jeden odsetek ludzi, ale przyznam szczerze, że to jest naprawdę jedna osoba na 100, która powie mi, że wiesz, jednak brakuje mi tego dźwięku silnika, jednak ja wolę tam moje BMW M5. Ja mówię, no dobra, no to spróbuj BMW M50 elektryczne. Ale jest na przykład osoby często, które przychodzą, które wcześniej jeździły Audi, Mercedesem czy BMW, mówią, że ten minimalizm jest dla nich bardziej w negatywną stronę niż w pozytywną, że jednak ta Tesla to nie jest to, że oni się w tym tak dobrze nie czują, ale wiedzą, że to kiedyś będzie przyszłość i nie mówią nie. Na ten moment mówią nie, ale też jakby, tak jak mówię, to jest tak nieliczny odsetek, że to jest jedna osoba na 100, 200 nawet czasami przejażdżek, bo ktoś od razu na przykład sceptycznie mówi, że a, dostałem taki prezent, no to pójdę i wykorzystam. Później wsiada, 10 minut jazdy, no i ja tak podpytuję, bo już widzę uśmiech na twarzy i podpytuję, no i jak się podoba? No fajna. Więc tak, ale no są tutaj tacy też fani Dodge'ów na przykład, którzy wiesz, mówią ci, że nigdy jednak elektryka nie kupią. No, ostatnio widziałem, jeszcze podobnie ja też, jeździłaś BMW i4 M50, o którym wspomniałaś, czyli BMW M w elektrycznym i ja tak, też ostatnio nim jeździłem. Jak ci podobał ten samochód? Wiesz co, ja jeździłam dwoma, i M50 i eDrive 40, czyli tą słabszą wersją. Ogólnie bardzo. Wyciszenie jest w ogóle zniewalające. W porównaniu do Tesli wyciszenie tutaj naprawdę robi robotę. Chociaż w Tesli tak jest cichutko, to tutaj rzeczywiście BMW się ładnie postarało. Wnętrze dla mnie jest troszeczkę tego za dużo. Ja jestem jednak przyzwyczajona do tego minimalizmu, który oferuje ci Tesla. Jest mniej miejsca w środku. Tak. Czuję się tak troszeczkę bardziej jak w klitce. Co mi się podoba, to przyspieszenie. Tam jest prawie 800 Nm.
to jest niesamowite. W ogóle przyspieszasz tym, tam jedziesz 200, no dobra, nie, może nie będę mówiła na wizji. Tam jedziesz... na niemieckiej autostradzie mogłaś. Tak, tak, na niemieckiej autostradzie tam ponad 200 sobie suniesz i ty w ogóle nie czujesz tej prędkości, to jest niesamowite. I cały czas masz reakcję na wciśnięcie pedału przyspieszenia, prawda? Nawet jak jedziesz właśnie te 200, to wciskasz i jedziesz 200. Tak. Tak, 10 dokładnie. I cały czas to przyspieszenie masz takie dobre. Ja pojechałem tym samochodem w ogóle na tor wyścigowy. O kurde. A widziałam, bo ty byłeś też na na festiwalu, na 50-leciu. 50-leciu marki M i wjechałem tym samochodem na tor, byłem jedynym elektrykiem tam. I powiem ci, że to taki jakby przejażdżka, to ona tam trwała 18 minut i ja miałem 65% baterii, jak startowałem. I jak zjeżdżałem, to miałem 25, więc już nawet nie mogłem pojechać na drugą sesję, bo bym się nie wyrobił, bym pewnie stanął w połowie. O więc kurczę, to zużycie... ale to i40, tak jechałeś? I4 wersją M50. Aha, dobra, o kurczę, no to ładnie ci tutaj zjadło. Ale z drugiej strony mój czas był, tam bardzo dużo mocnych samochodów startowało, bardzo dużo startowało dobrych kierowców, ja nie forsowałem tego samochodu, starałem się nie wyprzedzać bardzo na tym torze, chyba że ktoś był naprawdę dużo wolniejszy ode mnie, więc tak jechałem w środku stawki i faktycznie miałem czas też w środku stawki, ale na przykład przede mną jechała po prostu MBMK M5, poprzedniej tej jednej generacji wstecz od tej nowej i utrzymałem się cały czas za nią bez najmniejszego problemu, więc... A pamiętasz, jakie miałeś zużycie? No tam wyszło z 70 kW chyba. Co? 70 kW na 100 to jest ogromne. Ja miałam średnie tam około 28, no ale ten samochód swoje waży, no bo no tak. 2 tony 400 mniej więcej, więc on jest naprawdę kawał samochodu, a co ciekawe współczynnik oporu powietrza jest tam naprawdę bardzo niski, bo 0,23, 24 jak dobrze pamiętam. Więc no tutaj powiem szczerze, że BMW się postarało, naprawdę. Jakbym miała powiedzieć... tak w superlatywach, to dałabym takie mocne 7, bo mi się na przykład jeszcze te kamery nie podobają, które oferuje BMW. Dla mnie są w ogóle nie tak miarodajne jak w Tesli. Nie siedzą mi, są takim rybim okiem, troszeczkę zakrzywiają ten rzeczywisty obraz, a w Tesli masz tak wszystko fajnie widoczne. No tutaj może kwestia przyzwyczajenia bardziej. Okej, okay, no tak, to pewnie kwestia przyzwyczajenia. No wiesz co, BMW, wiesz, ten model 50, on jest też, wygląda bardzo dobrze, bo tam dużo karbonu możesz dołożyć i w ogóle na samochód no, widać, że wygląda obszycie. Dobrze. I ciekawostka jest taka, że właśnie ten samochód zadaje kłam temu, że samochody elektryczne są drogie, bo on kosztuje startowo, ta BMW M50 startuje od 341 tysięcy, a spalinowy odpowiednik kosztuje 330 tysięcy, ale spalinowy odpowiednik ma 374 konie, a ten ma 455. O kurczę, więc... no to tak, cenowo naprawdę zabija pozytywnie. No, cenowo zabija, bo naprawdę jest w bardzo dobrej cenie. Ja nie mam naprawdę absolutnie żadnych zastrzeżeń do tego samochodu. Poza tym, że faktycznie, ale to nie jest zastrzeżenie, bo to jest cecha samochodu. To, że w tym wnętrzu czułeś jak w klitce i w ogóle, to po prostu samochody BMW są tak produkowane. One są tak... Od lat. Tam ma być kierowca bardzo blisko z samochodem i faktycznie tego miejsca w tych samochodach jest zawsze w środku. Jest tak, no właśnie, trochę mało, ale jest to jakby BMW tłumaczy, że to jest to cecha, której chcą kierowcy BMW, że po prostu lubią być otoczeni i lubią być zjednoczeni z samochodem niejako. Dokładnie. To ile masz dzisiaj jeszcze jazd przewidzianych? 3 godzinki. Jeszcze 3 godzinki, okej. Okay. A gdzie się w czasie takich jazd ładujesz? Bo jesteś w Gdańsku, prawda? Z tego, co tak, wiem. Jestem w Gdańsku, no i sobie podjechałam śmiało na Greenwaya, zadowolona tam na 30%. Mówię, dobra, ładujemy na Greenwayu, spoko stawki jeszcze. Tesla patrzę, podniosło właśnie. Tak, widziałam na Ludźmierzu nawet 2,20. Tak. Także bardzo wysoko, ale tutaj niestety Greenway nie działał. Na szczęście obok jest Lotos, więc Lotos mnie od razu uratował. No i na Lotosie teraz jest ta stała stawka, że jakby po prostu jednorazowo płacisz 60 zł, 59 zł, tak i ładujesz się do pełna.
do pełna. Tak naprawdę tutaj jest 40 kW z CCS-ami pobrało, więc całkiem ładnie. No i sobie w sumie idealnie wygospodarowałam czas na naszą rozmowę. Super, a która ładowarka nie działała? Greenwaya przy Odysseusza 1. Okay. W ogóle nawet aplikacja jej nie czytała, także... No faktycznie. No Greenway teraz ostatnio problematyczny. To tak, ale oni po prostu bardzo dużo wymieniają swoich urządzeń na inne. W tej chwili są w dużym takim procesie wymian swoich ładowarek i dlatego czasami są z nimi problemy. Podsumowując i zbliżając się do końca, żeby nie trzymać się dłużej, bo wiem, że musisz lecieć dalej jeździć, to ja a propos Gdańska powiem tylko jeszcze tyle, że podcast Techlove jest oficjalnym partnerem medialnym konferencji InfoShare, która się właśnie odbywa w Gdańsku i która będzie od 6 do 7 października, więc będziecie mogli nas tam spotkać, bo będziemy tam nagrywali na pewno wywiady i wcześniej będziemy rozmawiali z twórcami, a jest to największa taka technologiczna konferencja w Polsce, więc na pewno będziecie mogli u nas o niej usłyszeć. Nie wiem, czy byłaś kiedyś na InfoShare, czy się wybierasz w tym roku na InfoShare? Nie byłam, ale właśnie sobie patrzę i może się wybiorę, bo byłam w tym roku na Women in Technology, bardzo mi się podobało, tym bardziej, że to są totalnie moje klimaty technologiczne i tutaj sobie właśnie patrzę na, nawet są koncerty live, o proszę. Tak, bardzo. Tak, więc to było bardzo duże wydarzenie dwudniowe, od groma prelegentów, prelegenci na kilku salach, więc naprawdę będzie to duża konferencja, więc my jako podcast Techlove zapraszamy. Myślę, że będziemy mieli jakieś bilety do wygrania, ale to pewnie dopiero pod koniec sierpnia będziemy o tym mówili, bo wtedy nagrywamy podcast z organizatorami. Dzięki Ci, Wiki, za to nagranie. Myślę, że było bardzo fajnie porozmawiać. Ja początkowo myślałem, że porozmawiać to było faktycznie o takich nowościach technologicznych i o tematach aktualnych, ale uznałem, że chyba lepiej ta rozmowa będzie wyglądała w ten sposób, czyli że sobie późno porozmawiamy o pewnie tym, co lubimy. Dzięki ja bardzo. Codziennie polecam jak coś, codziennie czytać Interesting Engineering, to jest moja ulubiona stronka, z której w sumie czytam wszystkie nowości technologiczne. Także polecajka ogromna, jeżeli ktoś lubi też takie technologiczne ciekawostki, to tam znajdzie ich bardzo dużo. Dobrze, podlinkuję, że dla naszych słuchaczy, więc myślę, że to będzie ciekawe. Baw się dobrze w Gdańsku i do Dziękuję usłyszenia wielkie. Następnym razem. Hej. Do usłyszenia, trzymaj się, pa. Techlove. Z miłości do technologii.